I witajcie, jestem Hybi, witam z kolejnym odcinku z naszej serii z Bioshocka pierwszego. I w tym odcinku musimy pozdobywać wszystkie jakby części do bomby. Tu mamy nitroglicerynę, ostatnio się zastanawiałem jak ją wyciągnąć. Oczywiście nie przeczytałem, po prostu latałem jak głupi, szukałem i znalazłem. Dziwny włącznik. Okej. Skądś ty się tu wziął? Panie przyjacielu, ja chcę mój. Nie w tę stronę. Musimy stąd wyjść, aby co zrobić? Aby co zrobić? No, aby znaleźć te wszystkie. A porobimy zdjęcia w sumie. Dawno zdjęć nie robiłem. Aby poznajdować te wszystkie części. O, tu jest przynajmniej jedna taka część. Okej, jeszcze musimy znaleźć Big Daddy. Co może być problematyczne. A, ulepszy broń. No to jeszcze tego nie zrobiłem tutaj. O, jest ten prezent. Adam, zahipnotyzuj tatusika. Okej, teraz możemy sobie tutaj tak jakoś to rozwinąć zdrowie, rozwinąć Ewę. Miejsce na tonik fizyczny. Miejsce na tonik inżynierski. Miejsce na tonik bojowy. Weź pole na plasmite. Błyskawica 3. O! To by się przydało. Aha, dobra. No to był błąd. Dobra, trawienie. No to myślę, że byłoby to na wszystko. Okej. No widać, że tego nie użyjemy. Muszę szukać Big Daddy'ego. I kogo? No Big Daddy'ego. O, jest. Wszystkie siostrzyczki niby znalazłem. Kurde, psie! Dobra, to jest bardzo zły pomysł. A, jeszcze jednego Big Daddy'ego potrzebujemy. To sobie pobiegamy troszkę. Ale mamy więcej życia, to jest jakiś tam pozytyw. Ale to pewnie, albo chociaż. Bo co tu mamy? Aha, tam się wracamy do tego szefa wszystkich szefów. Ze Szczecina. Jak ktoś kojarzy, z czego to jest tekst, to ma u mnie wieczne propsy. Znaczy, no ma wieczne propsy. Bo to by było bardzo. Bo to był bardzo dobry film. Polski. Tak wam podpowiem. No nie mogę kasy zbierać. Ciebie prze. Aha, bo tu jesteśmy. Dobra. No! Darek, otwórz. To był Darek, prawda? W tym filmie. Miałem robić zdjęcia. Miałem być grzecznym.
Muszę szukać Big Daddy. Monitoring utraty ciepła. Chyba go słyszę. Okej. Okay. No to ładnie wyszło. Liczne obiekty po prostu. Nawet z bliska ochroniesz. Większe obrażenie. Kurda mi sieknął. Okej, okay, no już mamy wszystko. To już mamy wszystko. Możemy się wracać. Nie było to jakieś skomplikowane zadanie, no ale jakieś jednak było, tak? Trzeba było je wykonać. Bo jakbyśmy go nie wykonali, to kiepsko by było. Na razie, póki nie widzę przeciwników, jest dobrze. Ale ładnie, to jest ładnie. Tylko, no, trochę jest to krótka gra. Wbrew pozorom jest to krótka gra. Musiałeś się teraz pojawić, kiedy już cię nie potrzebuję? Kurde gnoju. To jest taka złośliwość. Rzeczy dużych. Zwrotniały. To raczej nie będzie przeciwników, ale... Okej. Okay. Myśl. Komu zrobiłem zdjęcie? Powiem czemu. A ty jesteś twardy. Okej. Czy tu będzie mnóstwo przeciwników, tak podejrzewam teraz. Czekajcie, ja sobie kupuję może amunicję. No, tak to niby tylko... Trochę boli to ograniczenie do 500. Bo przez to nie mogę właśnie... No i co tam śpiewają, ładne chórki. Ty nie wstaniesz, prawda? Ty jesteś dobrym przyjacielem. Where I am? Where I am? Wieżyczka. Skąd? Okej, wieżyczka badań.
Aha, teraz będą atakowali. Dobra, kij z tym. Uwalniamy magmę. Czemu ja zamrażam nagle? No nie wiem, no nic. Może coś tam odblokowałem. Co teraz, panie prezesie? Czy to nie powinno być magma teraz? Tak, idąc z tym. Co to mamy? Krótsze alarmy. Nie chcę. Aha, zbliżamy się już do tego. Już do Ryana. Aha. A czy już tego nie zrobiłem? Kurde, nie wiem nawet. Gdzie ja iść? Biegnę, po prostu biegnę. Oni tak mnie. Myślę, tak daleko gonić nie będą. Okej, bo ja zaraz sam zdechnę. Jezus Maria, co tu się wyprawia? Co tu się dzieje? I bum? Czy nie bum? Chyba jednak bum. Okej. Okay. To idziemy do ciebie, Ryan. Nie ukryjesz się. Idź do biura Andrew Ryana. Okej, to on jeszcze będzie coś gadał. Musimy go po prostu. Z bangenów.
Okej, on tu już rozwala wszystko. No, gdybym jeszcze mógł tu wejść. No ale widocznie tędy nie wejdę. Aha, tędy mam wejść. No tak, to było coś takiego, że... Would you kindly? Fontaine? Andrew Ryan. Jasmine. Jakie wyliczenie, jakie... No nic, dobra, idziemy. Andrew Ryan. Ogólnie tu będzie taki, teraz taka bardzo fajna scena. Zresztą sami zobaczycie. No właśnie.
No właśnie, czyli widzicie taki plot twist. Coś, co w grach się rzadko spotyka, czyli że jesteśmy wykorzystywani. No właśnie, Frank Fontaine. No, widzicie teraz wszystko się. Fontaine Futuristic. No, teraz nam pomaga ta dziewczynka. No bo oczywiście. Te dziewczynki nam pomagają, bo im pomogliśmy, tak? A nie wiem, czy by nam pomagały nawet, jakbyśmy byli tymi złymi. Olimp. No, to nieźle. Tak. No, dużo tu tych dziewczynek. A ta obrażona. Jak ja mam stąd wyjść, niby? No mi każe iść tutaj, tak? Coś, albo coś się spsuło, albo jeszcze powinienem coś zrobić. Aha. To ona powinna mnie prowadzić. Na nic. Miałem taką samą dokładnie pozycję.
No ja się tędy nie przycisnę. Okej. Mógłbym. A coś mnie swędzi. Okej. No to czyli on ma nad nami władzę, tak? Czyli plot twist. Plot twist, byliśmy cały czas wykorzystywani, kontrolowani. Wszystko, co robiliśmy, okazało się nie być przypadkowe, a właśnie zaplanowane. Okej. Zdech. No i mnie goni teraz. Chwila, muszę ją uratować najpierw. Żeby dostać Adama. Okej. Ło, nie mogłem się ruszyć. Dobra, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek, więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie o coś zapytać, to powiedzcie mi po razie, piszcie komentarze. Jeżeli kanał wam się spodobał, chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.